Cześć, z tej strony Wiktor, a dzisiaj gramy Farming 2019. Oczywiście zaczynamy na żniwach. Na naszym największym polu. A ja już idę po Maseja, tylko gdzie on jest? Najlepiej się przeteleportuje. Tutaj. Jadę po przyczepę. No bo nasza sprawa z majątkiem jest okropna. 3604 złote. O nie. Okej, to może w tych żniwach sobie popracujemy, ale jeszcze nie jestem pewny. A w ogóle pobrałem taki fajny obciążnik. Tylko tutaj. O nie. Obciążniki i tutaj. Kupujemy go. Dawaj. Bo po co nie? Taki fajny obciążnik. Podczepimy do Maseja. Jeśli w ogóle go nie obciąży. Tempomat włączamy. Już nic nie obciąży naszego Masejka. No może jeszcze coś obciąży, ale naprawdę... No... Dużo rzeczy. Ale dzisiaj, dlatego że wczoraj nie było filmu, nagrywamy dzisiaj dwa filmy. I to 20-minutowe. Czyli jakby będziemy dzisiaj nagrywać 40 minut. Prawie jak live. Nie obciąży go. A takie ciągle... Znaczy, takie... takie obciążniki w modach są sławne. Bardzo dużo osób pobierało takie w 17, ale ja nie miałem pełnej wersji. Miałem tylko wersję z nie takim kodem, nieprawdziwym, no bo zgubiłem kod. Smuteczek. Ale liczy się, że mam jeszcze 15, ale po co ja będę grał w 15? Nie mogę wytłumaczyć. A ten oczywiście się zawiesił. Jakby nie mógł objechać tej przyczepy. Spadajcie, wrony. Tutaj nawet jeszcze nic nie żal. A siałem, a już są kwasty. Logika farminga. Logika. A zarabiamy dzisiaj na kupienie krów. Ale obciążnik oceniam jakoś o 10 na 10. Model jest bardzo ładnie wykonany. Po prostu jakby był oryginalnie w grze. Bardzo się błyszczy, a więc to jest kolejny plus. No i ogólnie jest bardzo ładny na traktorze.
Ale będzie zabawa z tymi krówkami. A w odcinku, a pod komentarzami mi napiszcie, czy da się dawać do paszowozu kostkowane bele. No bo jestem ciekawy. Bo jak tak, to kupuję klasa. Tego klasa. Bardzo ładnie wykonany. Tak. No nie wiem, co zbytnio mówić, ale coś tam sobie pogadamy. I w ogóle jeszcze wybrałem taki fajny mod. Gdzie on tylko jest? Chyba tutaj. Tak. O Jezu, co coś się popsuło. I tam jeszcze chyba gdzieś tutaj? Nie. Tylko ten jest. Zapotrzebowanie na trochę dużo koni. Przydałoby się kupić jeszcze jakiś jeden ciągnik. Gdzieś na pewno średni. O, jak ten sztajl na przykład. Mówię wam, testowałam go i strasznie ładnie ma w kabinie. No ale ja bym może wziął Valtrę. Czy Valtrę szybką. I łącznie do transportu. No trochę jest droga, ale wziąłbym ją. Trochę ziewam, no bo dopiero wstałam. Ale na kolejnym filmiku będzie lepiej. Okej, jak tam jest kombajna? No kurde, mikrofon mi spada. Dobrze, że tak się ustawił grom. A moim chyba najnowszym polem będzie 17. Pole 2019. Teraz jesteśmy na polu 2019.
I teraz możemy także nakarmić kulki. Nie. A może to nie jest pszenica? Nie, no jest. A więc kurki i małe w małym kurniku potrzebują jakoś 1000 ziarn. Ale ja nie mogę się nawet patrzeć na ten obciążnik, jaki on jest piękny. Okej, to może weźmiemy nie Holanda. Coś częściej od... Teraz odczepiamy nie Holanda od siewnika. No bo... To w sumie nie Holand robi główną robotę na tej gospodarce. No New Holandowi też by się przydał taki obciążnik, oh my god. Wylazło ramy, bo nie ma na co czekać. Drugi odcinek już za chwilę. A jak może się jeszcze wyrobimy, to zrobimy trzeci odcinek. Trochę jestem jeszcze niewybudzony, no bo zaczynam o 10 rano. Cztery skibitora. Mały bohater do dużych robot, to jest nasz Massey i New Holandii. I to chyba jest jęczmień. Okej. Co on? Czemu tak dużo cofa? Halo! Dawaj mi to. Ło, jak to fajnie wygląda! Oh my god! Jak na przykład wiadę... Jak to fajnie wygląda, jaka fajna trawa. Nawet tego modu jeszcze nie testowałem, ale to fajnie wygląda. Ja najpierw pomyślałem, czemu mam zielone koła? A tu od tego! Ale fajnie wygląda. Wynocha! Ale jeden minusik, że moje pole się nie ubrudziło w trawie. Nie cholam na 6.
Może na bok sobie wsiądę. Okej, zobaczymy jaka jest największa cena na punktach skupu. Okej, to gdzieś tutaj. Ja wiem, czy na młynie jest największa cena, a gdzie jest młyn? Młyn zbożowy. Czy nie ma jakiegoś innego młynu? Nie, nie ma innego młynu. Na tym młynie zawsze są bardzo duże ceny. Naprawdę. Zawsze. Ej, jak ja wjadę cień do trawy, no to muszę to zobaczyć. Nie no, na razie nic się nie dzieje. Nie no, trochę zieleni. Ale to naprawdę tylko trochę. U, jak fajnie to wygląda. Zielone koła. Ale fajnie wyglądają te koła, tak ubrudzono. Jeszcze trochę pokosi. Okej, to my za chwilę się żegnamy. Może trochę się powjeżdżam w trawie. Już widać, jak koła powoli zielenieją. O, teraz są bardzo zielone. O, ucho. Ale mi się nie podoba, że maszyny w tej grze są z tytana. Nie da się ich w żaden sposób zniszczyć. Nawet wystrzelając je w kosmos. Bo zdarzało mi się wystrzelić maszyny w kosmos. Z pomocą... Znaczy...
no bo już odcinek się skończył.